Cześć! Słuchajcie, dziś chciałybyśmy ugotować dla Was tradycyjne danie gołąbki. Lubiane przez wszystkich, ale też często omijane ze względu na to, że robi się je długo i są pracochłonne. Dlatego mamy dla Was dzisiaj przepis, który pokaże, że wcale nie trzeba bać się gołąbków, bo można je zrobić też szybko. I w taki trochę nietradycyjny sposób, czyli bez zawijania. Mi osobiście bardzo się podoba, mam nadzieję, że Wam też. Zobaczcie. 500 gramów białej kapusty drobno szatkujemy. Przekładamy ją do miski, dosypujemy płaską łyżeczkę soli i mieszamy. Przez chwilę ugniatamy kapustę w rękach, by dokładnie otoczyła się w soli, po czym odstawiamy na bok na około 15-20 minut, by kapusta dobrze zmiękła. Do dużej miski wrzucamy 500 gramów mięsa mielonego, dodajemy dwie drobno posiekane cebule oraz posiekany ząbek czosnku, jajko, doprawiamy całość solą i pieprzem do smaku, po czym dokładnie wyrabiamy. Do wyrobionego mięsa dodajemy woreczek ugotowanego ryżu i ponownie wyrabiamy. Na koniec dodajemy poszatkowaną i odsączoną białą kapustę i znowu dokładnie mieszamy. Powstałej masy formujemy owalne kotleciki, obtaczamy je w mące i podsmażamy delikatnie na patelni. Teraz przygotowujemy sos. Do naczynia wlewamy 700 ml bulionu, 500 ml pasaty pomidorowej, jedną płaską łyżeczkę majeranku, dwie płaskie łyżeczki cukru, 3 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, odrobinę soli i pieprzu do smaku. Dodajemy także odrobinę śmietanki do zabielenia sosu. Całość mieszamy. Teraz podsmażone gołąbki przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy wcześniej przygotowanym sosem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut. Gotowe gołąbki można opruszyć świeżą natką pietruszki. Gołąbki bez zawijania smakują wyśmienicie i naprawdę niczym nie odbiegają od takich, które trzeba zawijać. Tak, więc jeżeli jesteście fanami tradycyjnych gołąbków, ale nie chce Wam się za bardzo stać i zawijać, to ten przepis jest dokładnie dla Was. Koniecznie spróbujcie. Smacznego!